Cześć, jesteście? Żyjecie? Powinno być jaka. Dzień trzeci na Glacjacisie, no w sumie drugi. Dzisiaj będzie pętla w stronie śląskiej i zahaczymy o Rudkę. Chyba, że nam się nie będzie chciało. Nie, będzie nam się chciało. Musi nam się chcieć. Okej. Dojazd do trasy. Nie jesteśmy przy tej takiej ładnej bramce, jak w Międzygórzu. Gdzieś tam tu są. Tu mieliśmy bliżej, tak na dobrą sprawę. Najpierw podjeżdżaliśmy pod przełęcz Puchaczówkę. Później jest tam taka droga, powiedzmy, polna, leśna, nieoznaczona. No właśnie, to żadnymi... na mapie to jakby ten szlak idzie tędy, ale tamtędy też. Tak, troszeczkę mapy się gubią z aplikacjami, nie wiadomo, którędy jechać, ale mniej więcej tędy dojedziecie, jak będziecie na przełęczy Puchaczówce, tam jest taka kapliczka, ładny widok. To sobie możecie podjechać, potem sobie trochę zjedziecie, nie musicie się przejmować, znajdziecie to. Tu jest przyjazd, tędy nie będziemy wracać. A tam jest dalsza część strona śląskiego. Zobaczymy, z czym to się je. No, dojechaliśmy sobie do pierwszego takiego punktu wypoczynkowego. Można sobie rowerki postawić do drink baru. Zapraszam. Dzisiaj... Co pani oferuje? Dzisiaj oferuję nic. Dużo tego. Jest mapka. Mapka jest stara, bo nie ma pętli Międzygórza chociażby. Ale... Ale doszliśmy do tego, czemu właśnie nieraz jest... Tak, czemu te zawirowania między mapami i aplikacjami. Bo my jechaliśmy tak tutaj prowadzi ten szlak, później tu dorobili pętlę Międzygórza i powstał pewnie łącznik, żeby nie trzeba było tu asfaltem sobie podjeżdżać, tylko tu jest jeszcze łącznik. No, żeby bez sensu... No albo żeby można było pętlę sobie połączyć. No, więcej singli, żeby było, a nie tam zwykłych jakichś asfaltów czy coś. No. Eureka, brawo my, jesteśmy inteligentni. No. To jest całkiem inna historia. Ale my swoją. Jeśli wiecie, to napiszcie. No myślę, że to tak logicznie bierzemy to. Generalnie takich przystanków na samej chyba pętli stronie śląskiej są 4. Jedne mniejsze, tak jak ten. Inne są większe, tak jak na początku Międzygórze, czyli mamy zestaw jakiś tam naprawczy z pompką, z kluczami i tak dalej. Jest tego sporo, tego brakuje w Świeradowie chociażby, nie? Tak nie pamiętam, żeby były takie... No takie nie, ale masz punkty z jedzonkiem. No tak, ale to bardziej w Czechach, w Polsce nie ma. Bo w Polsce jest bieda. W Polsce jest bieda i piszczy. Bieda i dobrze, piszczy. Dobrze, że nie mam portfela, bo był piszczą, ale byście nic nie słyszeli. Dobra, lecimy dalej. Tam, jeśli widzicie, to tam jest szlak. Bardzo fajna, fajna część. Tak. Prościutka, całkiem szybka. Dobrze zrobiona, takie, przynajmniej nam się wydaje, że dobrze zrobiona, w sensie podłoża, nie jest takie jak na Międzygórzu. Dopasowane do naszych rowerów. Tak. Bo nieraz masz tak wyprofilowane, to jakby ja mam wrażenie, że mam jakiś za duży rower, nie? Tak. Nie, jest fajnie, zobaczymy co będzie z tym dalej.
mam pytanie. Co was boli na zjazdach? Bo mnie po prostu udo, na moim udzie można chyba ja już nie jedzie nic usmażyć. Po prostu czuję, że mam tak gorące. Dziewczyny są gorące. Mnie bolą za to stopy, w sensie środek stopy. I to niezależnie od butów. Niezależnie. Kompletnie. No. Kiedyś uda też mnie bolały, dzisiaj mnie jakoś nie bolą. Trasa cały czas jest... No tak, super. Bo jest w dół. Super, aż do Stronia będzie świetnie. Nie, fajnie, no. Fajnie, fajnie. Z chęcią bym zjechał do Stronia, podjechał asfaltem jeszcze raz. Ale trzeba się trochę się pomęczyć na singlach też podjazdem. Nara. Wow! Te luźne kamienie, o nie. Psychika. No, nic nie zrobimy. Nie ma co się na siłę garnąć, nie? Si. No. Wy też jedźcie tak, jak lubicie i jak umiecie. Tylko się nie przewracajcie, bo potem jest gorzej. I jest więcej chłodzonego. Mhm. To był zjazd ostatni do Stronia Śląskiego. Tam jest Stronie. Pokaż Stronie. Tam jest. Jedziemy. To ostatni chyba kawałek w dół i teraz będzie już pod górkę do Czarnej Góry. No nie, no jeszcze na Rudce w sumie będzie tak. A, no tak. No na Rudce zjedziemy w dół, potem żeby podjechać znowu do góry. I potem już do Czarnej Góry pod górkę. Dobra. Nogi za pas. I w las. Thank you.
bum! Znowu teleport. Tak, tym razem lipny ten teleport, bo podjazd na Rutkę, na stronę śląskie od samego strona śląskiego, taki dość konkretny. Intensywny. I bomba nie wybiera, bomba nie wybacza. Trzeba było zjechać. Nie było co ryzykować. Pamiętajcie, że jak nie jesteście w stanie, nie czujecie się na siłach, to nie ma co kręcić dalej, a chcieliśmy jeszcze Rutkę zjechać, potem znowu podjechać, to kurde, także mogłoby być kiepsko. Jutro mamy w planach. Niby to najlepsze. Trojak. Orłowiec. Orłowiec. I zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Chociaż jedno z tych. Chociaż jedno. Nie, one tam chyba są krótsze. Po 11 km. No. Więc to i tak, no zobaczymy. Zobaczymy. Nie planujemy. Niech będzie. Dzisiaj idziemy sobie jeszcze zobaczyć kopalnię uranu. Tam może się napromieniujemy. Może będzie power. Sam singiel w stronie śląskie naprawdę fajne. Świetny. No. Jakbym miała teraz porównywać to Międzygórza, tak? Międzygórza to było? To nie, to w stronie śląskie lepsze. Dużo lepsze. Tam jest konkretnie podjazd, zjazd. Tak, ten podjazd fajny. No nie jest ogólnie, on nie jest jakiś ciężki, nie wiadomo jak. Nie, tylko po prostu no coś nie pykło, no. No nie ten dzień. No, ja dostałem bombę po 4 km kiedyś tam, także mówię, bomba nie tam, nie będzie. Może jednak trzeba było parówki zjeść na śniadanie. Może trzeba było parówki zjeść, no a nie jajko, ale tam. Okej, to trzymajcie się i zapraszamy do Stronia Śląskiego. Pojeździcie sobie, bo warto. Tak. Piona. Cześć i czołem, kluski z rosołem. No nie, to jest głupie pytanie. Dzisiaj mamy taki dzień, że taką dobrą sprawę nie wiemy co robić. W związku z tym stwierdziliśmy... Bardzo profesjonalne podejście do... Tak, do planowania wakacji. Więc postanowiliśmy, a właściwie Dominika stwierdziła, że trzeba zrobić to, czego się nie zrobiło wcześniej, czyli dzisiaj mamy Rutkę. Nie podjeżdżaliśmy sobie od strony śląskiego singlem. Tylko podjechaliśmy sobie tam asfalcikiem tutaj, kawałek podeszliśmy. Czyli zaczynamy od miejsca, gdzie skończyliśmy. Tak mniej więcej. Jedziemy sobie Rutką, zjedziemy do prawie Stronia Śląskiego, podjedziemy podjazdem normalnie, tutaj singlem. No całą pętlę Rutką zrobimy, tak. Tylko zaczynając od stąd. No, wyprane. Dobrze. Niebo wyprane, ale leń pozostał. Leń pozostał, tak, ale nie śmierdzący już. No dobrze. Będziemy zjeżdżać, zobaczymy co to jest za zjazd. Podobno fajny, polecany. Mam żałować, że mnie tu nie było. No dobra. A niby rower sam jedzie. Rower nigdy sam nie jedzie, pamiętajcie. Nawet na zjeździe. Dobra.
No. I to już koniec. Rutki. Polina uda. No tak, 4,5 km gdzieś zjazdu było. No faktycznie bym żałowała, że nie jechałam bombę tutaj. Naprawdę rower sam jechał, w ogóle mięśnie nie musiałam używać, a teraz udo to muszę sobie lepiej przeszczepić od kogoś innego. Także dzięki za radę. Nie, było co robić, fajna pętla, ale... Dobrze, że zrezygnowaliśmy wtedy, to fakt. No tak, no nie, no ja... No, pętla fajna i... No ja się nie będę wypowiadać, bo ten, kto miał bombę czy coś tam, jak to tam się mówi na to chujowe samopoczucie, no, to będzie wiedział, o co chodzi i będzie wiedział, czemu zrezygnowaliśmy. A ten, kto nie będzie wiedział, powie mi, że żałuj, że nie jechałaś, przecież rower sam jedzie w dół. A wy do której grupy należycie? No, napiszcie w komentarzu. Rower. Narka.